Cześć, jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku Manchester City z awansem do półfinału. Kolejny gol Haalanda po koszmarnym błędzie Upamecano. Tuchel wyrzucony na trybuny. Derby Mediolanu w półfinale Champions League. Fatalny początek Lamparda na Stamford Bridge. Apel Thiago Silvy do właścicieli Chelsea. Marek Papszun odchodzi z Rakowa Częstochowa. Cristiano Ronaldo puściły nerwy. Portugalczyk sprowokowany przez kibiców. Neymar po raz drugi zostanie ojcem. UEFA zastanawia się nad zmianą miejsca finału Champions League. Real Madrid przedłuży kontrakt z Benzemą? W grze niepisana zasada. City przygotowuje nowy kontrakt dla Erlinga Haalanda. Fernando Santos na nietypowym meczu. Kochani, mam do Was prośbę i nie chodzi mi tutaj o jakieś łapki czy subskrypcje, ale o coś naprawdę konkretnego. Malutka Kinga choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Niestety nie kwalifikuje się do refundacji i potrzebne są pieniądze na lek, który może ją uratować. Na dole w opisie zostawiam link do zbiórki. Jeśli możesz, wesprzyj i podaj to dalej. Za każdą pomoc z całego serca dziękuję, a teraz lećmy z newsami. Miłego oglądania! Poznaliśmy kolejnych półfinalistów trwającej edycji Champions League. W Monachium Bayern próbował odrobić trzybramkową stratę w meczu z Manchesterem City. Bawarczycy już po kwadransie mogli prowadzić, jednak Sané minimalnie chybił w tej sytuacji. Kilka chwil później czerwoną kartkę za faul na Haalandzie zobaczył Upamecano. Jak się jednak później okazało, Norweg był na spalonym. Pod koniec pierwszej połowy goście mogli wyjść na prowadzenie. Jednak Haaland nie wykorzystał rzutu karnego, który został podyktowany za zagranie ręką Upamecano we własnym polu karnym. Tuż przed przerwą gospodarze mieli jeszcze kilka okazji na zdobycie gola, jednak żadnych z nich nie wykorzystali. Po przerwie The Citizens w końcu dopięli swego. Gości na prowadzenie wyprowadził Erling Haaland. Głównym winowajcą straconego gola był Upamecano, który w kluczowym momencie akcji poślizgnął się. Francuz nie zaliczy tego dwumeczu do najlepszych w karierze. Norweg natomiast zrównał się z Luisem Suarezem i Neymarem w liczbie bramek zdobytych w fazie playoff. Ma już ich na koncie 13. Bawarczycy do końca walczyli chociaż o wyrównanie. Udało się to w 83. minucie. Sędzia podyktował rzut karny za to zagranie ręką w polu karnym. Jedenastkę skutecznie wykorzystał Kimmich. Mecz bardzo przeżywał Thomas Tuchel, który pod koniec spotkania został wyrzucony przez arbitra na trybuny. Jak widać, nie był z tego faktu zadowolony. Więcej bramek nie padło. Manchester City w półfinale zmierzy się z Realem Madryt. Wszyscy bardzo dobrze pamiętamy, jak zakończył się ich poprzedni dwumecz w Champions League. W drugim meczu Inter Mediolan podejmował Benfica. Goście mieli do odrobienia dwubramkową stratę z Lizbony. Zaczęło się dla nich fatalnie. Już w 14 minucie wynik otworzył Barella. To jednak nie załamało gości. W 38 minucie stan meczu wyrównał Oshness. W drugiej części padło jeszcze więcej bramek. Najpierw ponownie na prowadzenie Inter wyprowadził Lautaro Martinez. Na 3-1 podwyższył Joaquin Correa. To ponownie nie podłamało gości z Lizbony. Udało im się wyrównać po bramkach Antonio Silvy oraz Musy. Mecz zakończył się wynikiem 3-3. W dwumeczu Inter lepszy od Benfiki. To oznacza niesamowite emocje w półfinale. W nim będziemy oglądać derby Mediolanu. Inter kontra AC Milan. Ta rywalizacja zapowiada się pasjonująco. Już dziś rewanżowe spotkania w ramach ćwierćfinałów Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Ciekawie zapowiada się rywalizacja Sevilla z Manchesterem United. Na Old Trafford hiszpańska drużyna dosyć niespodziewanie zremisowała 2-2. W Lizbonie straty z Turynu będzie starał się odrobić Sporting w meczu przeciwko Juventusowi. W Lidze Konferencji cudu postara się dokonać Lech Poznań, który zmierzy się na wyjeździe z Fiorentiną. Pomimo zmiany szkoleniowca sytuacja w Chelsea nie uległa poprawie. Pomimo bardzo kosztownych transferów wyniki The Blues są poniżej oczekiwań. Postanowiono zatem zmienić szkoleniowca. Całkiem niedawno włodarze klubu postanowili zwolnić Grahama Pottera i zatrudnić w jego miejsce Franka Lamparda. Niestety powrót Anglika na Stamford Bridge nie okazał się dobrym ruchem. Chelsea za jego kadencji przegrała wszystkie możliwe mecze. The Blues po raz pierwszy od listopada 1993 roku schodzili z boiska jako przegrani 4 razy z rzędu. Rządy Todda Bowley'ego nie zaczęły się najlepiej. Głos w tej sprawie postanowił zabrać Thiago Silva. Pierwszy krok został wykonany, niewłaściwy, ale jest. Nie możemy winić trenerów, to ciężki okres dla klubu. Jest dużo niezdecydowania, zmienił się właściciel, przyszli nowi piłkarze. Trzeba było powiększyć szatnię, by wszyscy się zmieścili. Obrońca zaapelował jednocześnie o stworzenie planu działania na kolejne miesiące. W styczniu przyszło 8 zawodników. Musimy się zatrzymać i opracować strategię. W przeciwnym razie w następnym sezonie możemy popełnić te same błędy. W środę odbyła się konferencja prasowa, na której ogłoszono bardzo ważne sprawy dotyczące Rakowa Częstochowa.
Właściciel klubu Michał Świerczewski ogłosił, że po sezonie Marek Papszun przestanie pełnić rolę szkoleniowca obecnego lidera Ekstraklasy. Trenerowi została zaproponowana nowa oferta przedłużająca współpracę. Papszun zdecydował się jednak z niej nie skorzystać. Przyznał, że jedną z przyczyn były powody rodzinne. Z drugiej jednak strony nie zamierza on kończyć kariery trenerskiej. Zdradził, że zamierza podjąć jeszcze jedno wyzwanie. Co to będzie? To wie chyba tylko sam trener Papszun. Właściciel Świerczewski powiedział, że jest już po słowie z następcą. W chwili obecnej nie ma żadnych poszlak wskazujących na potencjalny wybór. Trener jest wybrany, mamy uzgodnione warunki finansowe, musimy podpisać i sfinalizować temat umowy. W poniedziałek ogłosimy termin podania nazwiska nowego szkoleniowca. Temperament Cristiano Ronaldo znowu dał o sobie znać. Całkiem niedawno Al Nassr w prestiżowym starciu uległ Al Hilal 0-2. Z porażką nie mógł pogodzić się Portugalczyk, który postanowił odreagować. CR7 w trakcie meczu postanowił chwycić swojego rywala za szyję, po czym powalić go na ziemię. Po ostatnim gwizdku kibice Al Hilal zaczęli prowokować 38-latka. Gdy ten schodził do szatni, fani zaczęli skandować nazwisko Messiego. Ronaldo postanowił odpowiedzieć im, chwytając się za krocze. Jak widać, Cristiano traktuje mocno na serio grę w barwach Al Nassr. Neymar na Instagramie przekazał radosną nowinę. Brazylijczyk wraz ze swoją partnerką Bruną Biancardi ogłosili, że spodziewają się dziecka. Piłkarz PSG po raz drugi zostanie ojcem. Jego pierwszy syn David Luca da Silva Santos urodził się w 2011 roku. Czy miejsce rozegrania finału Champions League ponownie zostanie zmienione? Według planów finalistów trwającej Ligi Mistrzów ma gościć Stambuł. Tureckie miasto miało być organizatorem decydującego meczu najpierw w sezonie 2020-21, a potem 2021-22. UEFA myśli o ponownej zmianie lokalizacji. Według The Independent Europejska Federacja obawia się zamieszek, które mogą wybuchnąć na czas wielkiego finału. Ostateczna decyzja co do miasta gospodarza ma zostać podjęta po półfinałach. Nie wiadomo, gdzie rozegranie meczu miałoby zostać przeniesione. Real Madryt chce wykorzystać niepisaną zasadę, aby przedłużyć kontrakt z Karimem Benzemą. Francuz jest bardzo ważną postacią królewskich. Jego obecny kontrakt z klubem kończy się 30 czerwca tego roku. Hiszpański klub chce dalej współpracować z piłkarzem, który nieoficjalnie ma otrzymywać lukratywne propozycje kontraktowe z Arabii Saudyjskiej. Według doniesień dziennika AS, Real chce wykorzystać niepisaną zasadę, według której Benzema przedłuży umowę o rok. Brzmi ona następująco. Zdobywca złotej piłki automatycznie przedłuża swoją współpracę z królewskimi. Jednocześnie podkreśla się, że najprawdopodobniej sezon 2023-2024 będzie ostatnim sezonem Karima na Estadio Santiago Bernabeu. Skoro już jesteśmy przy tematach kontraktowych, nową umowę dla swojej gwiazdy przygotowuje Manchester City. Na chwilę obecną transfer Erlinga Haalanda do drużyny The Citizens jest strzałem w dziesiątkę. Norweg w 40 rozegranych meczach strzelił 47 bramek. Obecna umowa napastnika obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Manchester City za ogromny wkład i ogromną rolę, jaką Haaland odgrywa w klubie, zamierza przedstawić mu nową, korzystniejszą ofertę. Tak przynajmniej twierdzi The Athletic. Nie jest to coś wyjątkowego w ekipie The Citizens. Nowe kontrakty po pierwszych udanych sezonach podpisywali m.in. Ederson czy Ruben Dias. Haaland swoją dotychczasową postawą bezsprzecznie zasłużył na premię. Fernando Santos wraca do pracy. Nie zgadniecie, jaki mecz oglądał. Po niedawnym meczu eliminacji przeciwko Albanii, Portugalczyk wyjechał z kraju do swojej ojczyzny. Całkiem niedawno wrócił do Polski i od razu ruszył do pracy. Dziennikarz Kamil Sulej z Piłki Nożnej donosi, że w środę selekcjoner był obecny na towarzyskim meczu reprezentacji Polski do lat 17 z Pogonią Siedlce. Towarzyszył mu jego asystent Grzegorz Mielcarski. Ciekawe, jakie są dalsze plany Fernando Santosa. Dzięki za uwagę, jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię do ocenienia filmu, jeżeli jesteś tutaj nowy, koniecznie subskrybuj kanał. Widzimy się już wkrótce, do zobaczenia!